Cześć, siemano wam wszystkim, z tej strony Suczkers. Jak widzicie, przyjechałem sobie po moje części, które sobie zamówiłem. Straciłem niestety save'a, więc muszę wszystko sobie dopiero pozabierać stąd. Trochę update'ów weszło dość ciekawych, jak mianowicie zabijanie tego gościa. Onks tää nyt se Peräjärve? Nie. Kova jatka olevina täällä. Pusidiot. Osaaks tää mitään tehdä? Patsche, spróbuj mu... Mitä tää tulee? Tää promusak kans tänne riehumaan. Ei vittu, mehän vittu jo. Dobra, nie da się mu na razie nic zrobić. Zaraz się z tym gościem pobawię. Jedną rzecz ciekawą znalazłem na internecie. Są to bodajże... Są to mianowicie mody. I słuchajcie, mamy coś takiego jak mod. Tutaj widzicie całe okienko z modem. Link do tego modu będzie w opisie. Wezmę sobie taką siłę, ustawię. Co mianowicie jeden mod robi? Ten, który w tym momencie włączyłem, pozwala na podnoszenie rzeczy i opuszczanie. Rozjebałem szybę w sklepie. Ten gościu się odpala. Patrzcie, podnoszę go i leć! O kurwa, jak poleciał, ja pierdolę. No jest śmieszne, gościu kurwa nie żyje. Zrobiliśmy z gościa ten, jak to się nazywa? Patrzcie, kurwa, i mogę sobie typa wyciągnąć teraz. I patrzcie, jeszcze jedną rzecz. Zrobię tak, Ctrl P. Siła na maksa. I teraz specjalny program kosmiczny. Puu! A, nie wyszło, kurde, za lekki typo. Cyk. Strasznie lekki. Zobaczmy, co z jego samochodem. Specjalny program kosmiczny. Samochód poleciał wyżej. Jak on kurwa leci. Co to jest? Poleciał, dobra. Czyli zwłoki takie sobie lecą, tam niech będą poza domem. Więc mamy mod, który pozwala na podnoszenie różnych przedmiotów i tak dalej, rzucanie nimi. Nie wszystkie obiekty są oczywiście podnaszalne. Niektóre można podnieść, niektóre nie. Jak widzieliście, ten gościu już na więcej nie będzie przeszkadzał. Ale zajmijmy się resztą modów. Czy tutaj mogę to jakoś zamknąć? Nie, nie mogę, więc... Mamy coś takiego, że mamy... tutaj różne, widzicie, zakładki. Tu jest mój samochód. Słyszę, że coś jedzie. Co to jedzie? A, to jedzie ten zielony idiota, który kurwa nie umie jeździć. Mamy tutaj różne zakładki. I na przykład tutaj, jak widzicie, nie wiem, co to jest za bardzo. Aha, Hajshiko to jest, więc wyłączę sobie w ogóle graba wcześniej. I gdzie mamy Hajshiko? Tu jest Hajshiko. I możemy zrobić coś takiego, że na przykład zwiększyć mu moc. Możemy go ustawić na napęd na wszystkie koła, na przednie, na tylnie, na wszystkie koła. Ustawiam mu napęd na wszystkie koła. Możemy włączyć ABS, kontrolę trakcji, ESP. Mniejsza, on ma niby 6... biegów? Jakim cudem on ma 6 biegów, jak on mógł się da wrzucić tylko 4? Ha, jest tutaj. 4,286, czyli ma 4 biegi. Można mu, nie wiem, dodać 7 bieg. Na przykład. Ale tym się nie będę bawił. Także ustawiłem go z napędem na 4 koła. Więc możemy mu zmienić ustawienia na przykład napędu. Tutaj możemy go na przykład... nie pamiętam. A, to są chambery. To by mi się przydało jakoś widzieć. Niestety najbardziej mnie boli to, że kurde nie umiem tego menu schować. Dobra, mamy opony i zawieszenie, więc możemy na przykład nie, dobra, scale settings, nie pamiętam, gdzie się tutaj swap wheels to the older car, front axe.
Resum. Popatrzcie, cofnąłem mu koła do środka. Ja pierdzielę. I troszeczkę jest, że tak powiem, scentrowałem do środka. Game object, nie, engine, sub, refresh. A, to mogę zminimalizować, dobra. Refresh list car, playmaking menu, to może nie. Front, axe i chamber. Drażni mnie to, że po prostu nie mogę sobie tego zminimalizować. Chciałem wam pokazać jedną rzecz. Mianowicie close, nie, rear axe. I czy da się tutaj... O, widzicie, wykrzywiam koła sobie na przykład. Ustawię je w miarę prosto. A, mogę sobie zmienić po prostu koła z innych aut. Scale position, nie, modify position. O, widzicie, mogę je wycunąć do tyłu całkiem poza auto, albo je schować do środka. Zostawię tak jak jest. I tutaj właśnie mogę je poszerzać, zwiększyć rozstaw, zmniejszyć rozstaw i mogę... O, tutaj jest to, co chciałem. Patrzcie, mogę go na przykład zglebować. Co się kurwa stało? Aha, no tak, bo ja go zglebowałem. Widzicie, zglebowałem go. I teraz muszę sobie włączyć podnoszenie. A, on się obrócił, dobra. Zrobimy go tak. A, on nie chce stawać na... On się odpalił. Jedzie bus. Dobra. Z tym autem się pobawię później. Jest bus. Jedzie bus. I jedną rzecz, którą chcę zrobić z busem, to jest to. Podniosę go. Dobra, jest tutaj kierowca. Czekajcie, bo mi się z kontrolki mi się pozmieniały, tak? Tak, dobra. Kontrolki mam już normalne, więc mogę się teraz pobawić. Zrobimy pauzę. Maksymalizacja obiektu. I teraz... aha, jedną rzecz jeszcze zaznaczę sobie. Ha, to jest po prostu, to jest bas. Mamy coś takiego jak bus. I teraz game object. Gdzie tu mam? Jest tutaj bus. Jest bus. I mamy tak. Open door i make car drivable. I możemy teraz jeździć sobie autobusem. Co jest bardzo fajne. Tylko wcześniej muszę wyłączyć graba, żebym go nie podniósł sobie. Mogę kupić bilet oczywiście. I patrzcie. Jeżdżę sobie busem. W My Summer Car. Powiem wam, fajna sprawa. Tylko strasznie jest głośny. Czy da się mu na przykład... Można na przykład zmienić moc silnika. Zrobię go czterobiegówką i dołożę mu jeszcze jeden bieg. Znaczy, ma 7 biegów teoretycznie. Zobaczymy. Co nam da to zwiększenie mocy w busie. A jak na razie nie czuję jego mocy. Wjedźmy sobie w ogóle na ulicę, nie? Na autostradę. Zobaczymy, jak mocny w ogóle jest ten bus. On jest strasznie głośny. Ale napęd na 4 koła, powinien dać radę. Ej, to się rozpędza. I to dość hardkorowo.
No jedziesz, jedziesz maleńki. Jestem ciekaw, jak tym busem się będzie rozwalało inne auta. Jak na razie jedzie wolno. Może pora mu zwiększyć moc. Wow, 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 wow. Nie zapisałem mu tej mocy, właśnie. 500, niech będzie. Co się będziemy. Pierwszy bieg, drugi bieg. Nie czuję mocy od tego auta, od tego busa. Dobra, ale da się busem jeździć. Więc z tym mod, ten mod daje nam możliwość jazdy busem. Znaczy kierowania busem, bo jeździć busem można było. Więc dobra, co tu? Fernandela sobie tutaj przywołajmy. Teleportujmy auto do mnie. I stoi tutaj. Więc ja sobie do niego wsiądę. Muscle car, muscle car. Wiemy wszyscy, jak ciężko się tym jeździ. To wszyscy wiedzą. Ale jeżeli go zrobię z napędem na 4 koła, możliwe... I to ma być automat, oczywiście. Więc możliwe, że ten samochód będzie bardziej grywalny. Brrrym. Zobaczmy zatem. Wyjedźmy na prostą drogę. I patrzcie, ani nie zarzuca, ani nic. Siedzę troszeczkę krzywo. Zjadę sobie tutaj na pobocze i ustawię się prosto. No i dobra, jedźmy. Widzicie? Nie zarzuca w ogóle tym autem. Ma napęd na 4 koła. Auto jest wreszcie grywalne. Ale coś się z nim podziało, bo on nie jeździ tak szybko jak wcześniej. Coś jest nie tak. Dobra, obijmy się troszeczkę. Ciekawi mnie właśnie ta opcja z możliwością zmiany. Dajmy mu 5 milionów. Aha, dobra, więc muszę potwierdzić jeszcze. Boję się tego auta teraz. Nie mogę go ruszyć, dobra. Trzeba go będzie stąd wyciągnąć, po prostu. Zwyczajnie. Enabled. I teraz weźmy go, postawmy go tutaj. Gitara. Jeszcze do niego wsiądę. Wyłączę możliwość podnoszenia go. Dobra, teraz zobaczmy jego moc. Chyba troszeczkę przesadziłem. Co nie? Chyba przesadziłem. Tak. Ustawmy mu 25. O. On jest wystarczająco szybki. O kurde! Jak to się zbiera? Łoooo, w dupę. Dostało to trochę mocy. Ej, tym się nie da... Tym się nie da sterować! I tak jakby trochę umarłem. Dobra. Powiem wam, dobry mod. Strasznie mi się to podoba, ten mod. Dobra, zacznę jeszcze raz nową grę. Cokolwiek.
i pobawimy się jeszcze troszeczkę tym modem. Oczywiście to wstępniak, My Summer Car, to skipniemy. Dobrze, że mam kopię save'a. Najważniejsze, że mam kopię save'a. To mnie najbardziej cieszy ze względu na to, że tamtego save'a nie straciłem. Więc o tyle dobrze. Dobra, tutaj stoi nasz rozwalony auto. A wiecie co? Jestem ciekaw. Albo nie, nie będę kombinował. Weźmy i... O, i teraz, teraz. Jeżeli nie mam nic włączonego, to... muszę zrestartować grę, żeby dopiero pobawić się tym modem. Wiecie co? Szybciutki restarcik i ten. I zaraz do was wracam. Pobawimy się tym ustawieniem zawieszenia. No i jestem z powrotem. Słuchajcie, pobawimy się z naszym naszym busem. I teraz tak. Suspension i wheels. Front axle. Teraz tak, modify position i teraz to było tutaj. Możemy go, patrzcie, obniżyć lub podnieść. Możemy z niego zrobić monster trucka albo... O kurde, nie. Przesadziłem. Troszeczkę go jeszcze obniżę. Zrobimy z niego lowridera. Z przodu jak i z tyłu. O, podniosłem. Nie w tą stronę, nie w tą stronę. Tutaj, tutaj. Jeszcze cię obniżymy. O, jeszcze go, o. Tu jest ładnie i teraz jeszcze z przodu cię obniżymy. Jeszcze troszeczkę. Git! Patrzcie, jaki to jest teraz lowrider. Muszę, kurde, z tej strony tutaj... czemu się tak przesuwasz? O, tak. I gitara. Teraz poprawimy mu tutaj moc na 10. Wystarczy. Napęd na 4 koła. Automatyczną skrzynię biegów, wiecie, żebym miał święty spokój ze zmienianiem biegów, bo to może być ciężkie w tym aucie. Fajnie zglebowany wanik, muszę przyznać. Jeszcze teraz escape, wyłączmy po prostu grabowanie, nie chcę tutaj podnosić żadnych przedmiotów, ani nic. Jestem ciekaw, jak to będzie teraz jeździć. Aha, jeszcze go sobie nie odpaliłem. Dobra, tu go odpalmy z tej strony. Patrzcie, koło wchodzi tutaj. Koło wchodzi do budy. Odpalmy go. Mam nadzieję, że gra mnie nie zagłusza. Patrzcie, jak nim buja. Tutaj... ręczny zrzućmy. O, w dupę, jaką to ma moc teraz. Nad tym się nie da zapanować teraz. Patrzcie, od razu 40. Czekajcie, bo to się zrobił teraz automat, tak? Tak, sam sobie zmienia teraz biegi, więc jest spoko. Ale powiem wam, ciężko się tym teraz jeździ na takiej mocy. Patrzcie, już ma trójkę. Trochę to zapierdziela. Powiem wam szczerze, takie coś mogę wziąć na wyścig. Z jednej strony można strasznie przycheatować w ten sposób na wyścigu. Ale to nie byłoby oczywiście zabawy. Tak w ogóle wczytałem sobie save'a, więc... spróbuję tym jakoś dojechać do autostrady. Albo wiecie co? Pokażę wam po prostu jego moc na autostradzie. Ja tutaj sobie spauzuję i wrócę do was za chwilę najwyżej. Zatrzymam się na spokojnie, żeby się nie rozwalić, wiecie. Powiem wam jedno. Kierowanie tym czymś jest bardzo ciężkie. Wiecie co zrobię? Wrzucę mu... A nie da się wrzucić mu czwórki. Bo to jest w automacie teraz. Patrzcie, mamy tutaj prostą. I rozpędźmy się. Trójka, czwórka. Patrzcie, 140. Nie, dobra, bo się zabije. Powiem wam, ale to zapierdziela. Wow, 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 wow.
To było niebezpieczne. Łooo, hamuj, 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 hamuj. I się znowu zabiłem. Słuchajcie, jeżeli chcecie, w opisie zostawiam wam moda. Bo to są dwa mody. Jeden to jest mod loader. Jeden jest mod loader, jeden jest mod, który umożliwia wam bawienie się z zawieszeniem, z tym modelem jazdy całym. Teleportację do busa, można teleportować wszystkie te pojazdy, z którymi mamy jakikolwiek kontakt chyba. Nie jestem pewny, nie sprawdzałem tego na 100%, ale chwilę się tym pobawiłem. Tak jak widzieliście, multiplayer, mocy auta, no z tym vanem to troszeczkę nie wyszło. Nie chcę wiedzieć, co się dzieje z busem, jak go ustawimy na maksa. Ale jedną rzecz na pewno sprawdzę i to... I to zrobię w następnym odcinku, czyli pobawię się z zawieszeniem naszej bestii, którą musimy sobie złożyć. Wmontuję jej wszystkie części, jakie możemy mieć. Ustawimy go na, wiecie, na tym lotnisku, takim niby tym pasie do dragu. I zrobimy, i zobaczymy, jak tym się jeździ wtedy. Zrobimy to samo tylko z busem. I będę zwiększał tak z każdą możliwością multiplayera. Kurde. Dziwne to jest, jak coś, co ma zwiększać, nazywa się tak samo jak model gry, no nie? Więc tak mózg dziwnie to odbiera. Więc na pewno będę się bawił w tą zwiększanie mocy. Zobaczymy, co się będzie działo z różnymi samochodami. Z busem, oczywiście z tymi, co można nim jeździć. Pokażę wam w następnym odcinku na pewno, że można złapać pociąg. Można złapać pociąg, słuchajcie, można złapać pociąg. Nie wiem, czy... Wiem, że jest tam problem, że on się cały czas rusza, mimo że go złapiemy. Więc nie wiem, zobaczymy, jak to będzie działać wszystko. Więc jeżeli wam się to podobało, chcecie zobaczyć więcej, co się da... Więcej rzeczy, co można zrobić z tym modem, dajcie znać w komentarzach, zostawcie łapki, jeżeli się podobało. Jeżeli się nie podobało, zostawcie łapkę w dół i zostawcie subskrypcję, jeżeli chcecie być na bieżąco z tym, co się będzie tutaj działo w My Summer Car, jak i w innych moich seriach, do których was zapraszam, z Harry'ego Pottera i kamienia filozoficznego, czy z LMS-a Last Man Standing. Co to są za gierki, to sobie obczajcie, są u mnie na kanale, więc mam nadzieję, że wam się to spodobało. Trzymajcie się, do następnego razu.